Krajowej Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Prokuratora Krajowego z dnia 28 maja 2024 roku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pana posła Michała Piotra Wosia. Szanowny panie pośle, artykuł 133. Ale proszę nie krzyczeć, proszę nie krzyczeć. Mamy niestety bardzo jasną wykładnię regulaminu w tej sprawie. Miał pan możliwość, nie przeprowadza się dyskusji nad tym. Nie przeprowadza się dyskusji nad tym wnioskiem. Dyskusja została... Panie pośle, dlatego że ta sprawa została wczoraj dyskutowana. Rozumiem, ale ja nie dopuszczam tego wniosku. Będziemy głosować ten wniosek, panie pośle, w tej chwili. Dyskusja na ten temat się odbyła. Nie przeprowadzamy dyskusji w tej sprawie. Bardzo proszę. Ja wniosek do pana marszałka, że nie mieliśmy dostępu do akt prokuratorów. Ja rozumiem, ale pan poseł Urbaniak wypowiedział się w tej sprawie, przedstawił, jak wyglądała sprawa. Pan jest legalistą. Ja rozumiem, zdaję sobie z tego sprawę, natomiast jest to sprawa, która powinna być rozstrzygnięta na posiedzeniu komisji. Komisja przegłosowała, przedstawiła sprawozdanie, ale to proszę o tym rozmawiać na posiedzeniach komisji. Dzisiaj ja się niczego nie boję, ja stosuję regułę. Ale proszę nie imputować mi, proszę opuścić mównicę, bardzo proszę o opuszczenie mównicy, drodzy panowie. Przepraszam. Jeszcze raz, przepraszam, panie pośle. Proszę poczekać chwilę. Mamy... Tak, ale jak pan na pewno wie, bo jest pan wybitnym prawnikiem, nie znajdujemy się w sądzie, natomiast znajdujemy się w Sejmie. Sejm proceduje według regulaminu, zgodnie z regulaminem, ale proszę do mnie wszyscy nie krzyczeć naraz, bo nie mogę się spokojnie wypowiedzieć, a chciałbym. Sejm wczoraj dał prawo i możliwość, zgodnie z regulaminem, wypowiedzenia się osobie, której wniosek dotyczy, czyli panu posłowi Wosiowi. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, bo co do tego są stenogramy. Bardzo serdecznie panu dziękuję za tę opinię, panie prezesie. Tak, przyjmuję tę opinię do wiadomości. Rani ona moje serce, ale postaram się z tym żyć, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, ale proszę się nie unosić, panie przewodniczący, bo może pan przekroczyć pewne granice, których nie chcielibyśmy mieć w tej izbie przekraczanych. Proszę opuścić mównicę. Nie może pan, dlatego że nie przeprowadza się nad tym akurat... Nie może pan złożyć wniosku formalnego. Drodzy państwo, to nie jest debata. Ale fundamentalne prawo do obrony pan poseł Woś zrealizował wczoraj na posiedzeniu komisji. Na podstawie artykułu 105 ustęp 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zgodą Sejmu. Ale nie jest żadne naruszenie Konstytucji, poza tym niewinni nie mają się czego obawiać.